jeszcze. Komu? A o tu stoi. No. Kupić. Gdzie? Tu. No to wsiadaj i pal. Twój samochód. W środku. A w środku, tak? No. Ale nie wierzysz, że odpalony będzie. Nie. A co tam? Co tam? Pamiętaj, że aku nasze. Co? Aku to ja zabieram. O Jezu, Krzysiek będzie skasowany. Powiedz, że ja kurwa go popsuł. Widzisz? No i co? A i co? Nie wierzył ty. No, nie wierzył. Ale wiesz co, nie no wierzył. No i co? Łukasz. A co obiecał? Co przed bramą obiecał? Co obiecał przed bramą teraz? A co mu obiecał? Że będzie po rękach całował. Tak? Tak obiecał. Czyli, że chodź wysiadaj, będziesz klękał, po rękach całował. Co obiecał przed bramą? Że co, będzie po rękach całował teraz. I co? No, teraz? No i co? Ukłon dla pana Radka. A jaki ukłon? Tu proszę po rękach całować. Nie mnie to nie, tego o. Całuję. Nie, mówię. Działa? Działa. No i co? Ale Łukasz nie wierzy, że nie wierzy, że szczur w komorze silnika był. No jak? W ogóle, skandal. Myślał, że ja żartuję. Poważnie? Gdzieś szczur na posesji. Nie wiem, no na posesji jest chyba jakiś. A szczur to pod spód wejdzie, przez kolektor, to nie tyle. Tak, pod klawiaturą. Szczur tak wszędzie wejdzie. Kurwa. No widzisz, a ty powiedziałeś, że ja kurwa go zniszczył. O, to sam ten kurwa były dwie. Tańczyły kurwa, on był w szpitalu, tańczyły kurwa i mój kurwa. Rola winu. A. To co? Ja zabieram. Nie ma problemu. No. A gdzie dokumenty? W domu. Tak, w domu. Nie, wuje w domu jeszcze nie znalezione, kurwa, szukam i nie mogę znaleźć. No, a ja wiem, czy to jest, trzeba dokumenty chociaż pokazać. Ja nie wiem, to daży dokumenty, a dwa, no, że trzeba teraz jakoś policzyć kasę za to. Nie, że naprawili asterkę, bo co to będzie? Najlepszy mechanik na Podlasiu dobił, nie zrobił. My mamy jeszcze do omówienia walki w węglu. A tobie jestem winny 170 zł. A za co? A za co? Jeśli Wojtek nie dawaj, to dolować. Za co? Ja, no, ten, co? Daj mi czapkę taką. Daj mi czapkę, no. Na pamiątkę, no. Ale będzie nosił? Będę. Na pewno? Na pewno. Na filmikę będę sprawdzał, czy nosi. Dobra. O, będę filmy masz. Oburzajcie. Ma life'a Bożego nakręci w tej czapce teraz. Dobra. Jednego. A później może nie pokazywać. Czyli do omówienia jest jeszcze temat jeden. Na razie. Ok, ja zabieram. Pasek to mój. Do Opla będzie. Nie do Opla. To co, podmianka? Nie. Na Audi. 200 zł. Co? Na Audi po co podmianka. Co lepsze, Audi czy Astra? Asterka lepsza. A to Audi ja zostaje. Przepraszam, to co im powiedzieć, jak, że przyjechali, jak będą koła? Może pozorę być, nie? Nie, ale poważnie mieli na piszki, bo tam chcę już zmienione szpilki. No. Radek. A, zmienione szpilki już. Zmienione. To kurwa, mam dwa samochody. A po co im te koła w ogóle? A chuj tam właśnie. Mam dwa samochody. No. To liczą, że a stalówek nie mają jakiś? No właśnie nie ma. Po co kurwa, ja będę do ciebie przyjechać? Przepraszam bardzo. Proszę, a posłuchaj, a masz lusterko tak może? No nie? Nie, nie, do tej, do Mazdy Pymecy. To gadaj się, ile masz zapłacić. A gdzie zapłacić? To ja zapłacę, bo... Dobra, ile płacę? Co? Za co? Za naprawę. Audi biorę. Co? Audi biorę. Jego Audi, a nie moje. A to wspólny majątek jest. Nie. To jest wspólny majątek. Nie. Jak to nie? Dobra. Mów ile. Za naprawę. Stówka starczy? Nie, Krzysiek. Ale zobacz, silnik wyjmowali. Rozrusznik, nie? No. Ja myślę, że się dogadamy, no. No i tyle. Co? Co? No. A ile za Audi? Tu. Ile major za Audi chcesz? Ja. Był remont, ja mam papiery całe, te wszystko, mam nową pisiątkę, 1400 zł. Ty, no. czekaj. Nie, Majora, jak ty za nią fakturę wystawisz? Bo musisz fakturę, bo ona na firmę nie jest kupiona. Nie, normalnie może fakturę wystawić, bo ma... No wiem, no może, no. Ma działalność. No. Ja mam pisząc, normalnie. Pierdolne, no. A fakturę kto wystawi? On. Ja napiszę. A wiesz, a... I on pisząc. A pisząc masz? Co? Pieszątki masz? O, pieszątki pierdolne, koniec.
To trzeba wydrukować ładnie. A niekoniecznie można i ręcznie napisać na fakturze. Takie są faktury, że kalkujące, samo kalkujące kupujesz w sklepie. Dobra, Krzysiek. Ja muszę ci papiery wszystkie pokazać, co było w tym samochodzie. A to Radek już je widział. A ja widziałem, zderzak jest połamany i lakier cały powycierany. Pana Krzysztofa to trzeba było sprawdzić, ale ciebie Wojtku co ty poważny człowiek. Pan Krzysztof to oszukaniec stary. Co? Nie. Ja cię wyrobiłem oszukaniec. A nie. Zawsze oszukuję. Był dzisiaj na myjni. Zawsze oszukuję. I wiesz jak był on myty? Tamte czerwone? No. A teraz będzie. A co to było? Było te i po prostu on wiertarkę i takie te i po prostu te maść taką. Szlifujący. Wali. A Radek w ogóle monitoring na nią miał całą noc. I całe te było patrzone. No. Ile? Co? Ty, naprawa będzie gratis, nie? Tylko po prostu muszą być walki w węglu. Wrestling z tak. Już kurwa węglu nie ma. Tak. Nie ma węgla. Się rozrzuci trochę. Nowy nie, już poszły. Co? Poszły. To nowy się rozrzuci. To ja mówię nowy. Krzysiek, powiedz czy łosia byłeś wtedy, czy nie? Właśnie. Nie, nie byłem. Czemu? Bo mnie nie zawiózł pato. No to czemu cię nie zawiózł? To trzeba było dzwonić do nas, bo byśmy zawieźli. No. Co? Ja Iwakiem na skrzyni bym zawiózł. Okay? No. Dawajcie, może dziś wieść. Dzisiaj no o której ogarniasz się? Ale łosia to Wojtek dobrze klepuje. Pół do? Na 17 będziecie? Nie, ja mogę być, ale trzeba z Łukaszem.